Cześć, dzisiaj temat typowo studyjny, szczególnie mogący się przydać osobom, które zastanawiały się nad tym, jak pomimo ograniczeń mocy obliczeniowej swojego komputera skorzystać z wyższej częstotliwości produkowania w trakcie miksu czy też pracy nad projektem. Wpadłem na taki pomysł, aby zaproponować obejście tego problemu, czyli tak, pracować na przykład nad miksem czy projektem w rozdzielczości 44.1, a na czas renderu przełączać się na wyższą rozdzielczość próbkowania, na przykład 82 czy 96 kHz. Wiadomo, że częstotliwość próbkowania 88.2 wymaga dokładnie dwa razy więcej mocy obliczeniowej od procesora, niż byśmy to robili w częstotliwości 44.1. W przypadku wielościeżkowych projektów, złożonych projektów, gdzie tych wtyczek jest dużo, a nasz procesor i tak już wskazuje wysokie obciążenie w częstotliwości 44.1, no praca w 82 no, jest jakby z automatu wykluczona. Także pomysł polega na tym, by pracować w 44.1, a na czas renderu przełączyć się na wyższą częstotliwość próbkowania. Niektóre programy DAW pozwalają na takie przełączenie w trakcie pracy nad projektem i po prostu wyrenderować projekt w wyższej rozdzielczości próbkowania. Dlaczego wpadłem na taki pomysł? Ponieważ coraz bardziej popularne jest symulowanie sumowania analogowego za pomocą wszelkiej maści wtyczek, czy to konsol A, czy NLS z Wavesa, czy szereg innych symulatorów taśmy analogowych. One generują harmoniczne, które w przypadku dość ekstremalnych nastawów, czy też użycia ich na bardzo dużej ilości ścieżek, efekt kumulacji aliasingu w tej sytuacji może w jakiś sposób wpłynąć na brzmienie. No i aby być pewnym, że cały ten aliasing zostanie wypchnięty poza słyszalne pasmo do poziomów, w których w zasadzie będzie można go zignorować, jest ciekawym pomysłem. Na czas renderu można z czegoś takiego skorzystać. O ile w pracy na żywo moc obliczeniowa procesora ma znaczenie, tak w przypadku procesu renderingu, który jest procesem już nie w czasie rzeczywistym, jest procesem offline, moc obliczeniowa może być znacznie mniejsza niż wymagana do pracy w czasie rzeczywistym, no i renderować projekt w dowolnej wyższej rozdzielczości i częstotliwości próbkowania bez względu na moc obliczeniową procesora. Niektóre programy DAW pozwalają na takie przełączenie. Pokażę Wam to na przykładzie mojego programu DAW, Samplitude. Myślę, że możecie to wykonać również w własnych programach DAW, które taką funkcję mają. Przygotowałem taki prosty projekt do tego celu. No i przejdźmy teraz do komputera. Ok, to jest mój testowy projekt. Jak widzicie, częstotliwość próbkowania 44.1, obciążenie procesora no nie jest tutaj jakoś ekstremalnie duże, ponieważ projekt ten nie jest zbyt wielki. Jest to około 55%. No ale zakładając, że 88.2 będzie potrzebowało już dwukrotnie większej mocy, wykroczyłbym poza 100% systemu DSP, także miksowanie już byłoby problematyczne w sytuacji, gdy chciałbym dodać jakieś nowe efekty, dodać jakiś nowy processing. Więc teraz przełączę się w 88.2. Program zapyta mnie, czy przekonwertować wszystkie ścieżki Wave i MIDI do nowej częstotliwości próbkowania. Ok, teraz jestem w rozdzielczości 88.2 i zobaczycie teraz, jak wygląda użycie procesora. Jak widać, 84 mniej więcej procent z 50 to jest dosyć sporo. Ten projekt jest niezbyt wielki, w związku z tym nie przekraczam tutaj setki. Ale w przypadku, gdyby projekt był jeszcze większy, mógłby być problem z mocą obliczeniową procesora. Także jest to pewne rozwiązanie. W tym momencie mogę ustawić po prostu render, z którego wyrenderuję plik rozdzielczości 16 bit 44.1 z maksymalnie dobrą jakością konwersji i oczywiście z detailingiem do finalnej postaci, jaką jest Wave 44.1 16 bit. Myślę, że temat ciekawy dla tych, którzy chcą wygodnie pracować, ale prewencyjnie renderować w najwyższej rozdzielczości próbkowania. No myślę, że takie rozwiązanie może być pewnym obejściem problemu ograniczonej mocy obliczeniowej procesora. Ja mam akurat procesor 16-rdzeniowy, który w ekstremalnych przypadkach również dostaje małe czkawki, kiedy pracuję w projektach 88.2 czy 96, co też czasami korzystam z takiej właśnie opcji pracy w 44.1, później się przełączam na koniec przed renderem na 88.2, korzystając z zalet 44.1,
Pomimo braku mocy obliczeniowej procesora, korzystał również z zalet 8082 w tym samym projekcie. Nie muszę na sztywno decydować się na początku, w jakiej to rozdzielczości muszę pracować. Jest jeden warunek, który musi tutaj zostać spełniony. Wasz program DAW musi mieć możliwość zmiany częstotliwości propagowania waszych ścieżek w czasie rzeczywistym, tak by można było swobodnie przełączać te częstotliwości, nie tracić na wygodzie pracy, bez konieczności konwertowania tych wave'ów. Tutaj jest bardzo ważne, aby program mógł wykonać to w czasie rzeczywistym. Akurat Samplitude, na którym ja pracuję, w locie przepróbkowuje wszystkie wave'y. Jeżeli tam są jakieś instrumenty VSTi, MIDI, to tu akurat nie ma żadnego problemu, po prostu wszystko jest w czasie rzeczywistym zmieniane i wtyczki zmieniają swój tryb pracy. Natomiast ścieżki WAVE muszą być w czasie rzeczywistym przepróbkowane i program DAW musi na to pozwalać. Dajcie znać, co myślicie o takim pomyśle, jeżeli jest to dla Was przydatne. Dajcie lajka, dajcie komentarz. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji, gdyż będą pojawiać się regularnie nowe odcinki w tematyce studyjnej, jak i również audio na tym kanale. Dzięki serdeczne i do usłyszenia ponownie. Cześć.